Biżuteria. Najlepszym upominkiem na Dzień Kobiet. Z okazji Święta Pań w sklepie Jubiler Monika wyroby ze złota dostaniesz z 30% rabatem, a biżuterię srebrną za połowę ceny. Dla nowożeńców obrączki ślubne 30% taniej, już od 590 zł za parę. A kupując dwa produkty marki Pandora, trzeci otrzymasz gratis. Jubiler Monika w galerii Carrefour Kalisz. Zapraszamy. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Zwiększ swoje plony. Szeroki wybór nawozów w super cenach. W ofercie także środki ochrony roślin. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Wiosenna promocja na napełnianie i serwisowanie klimatyzacji samochodowej. W warsztacie samochodowym Klimaszewscy przy ulicy Obozowej 2 nabijanie klimatyzacji wykonujemy już od 100 zł, a czyszczenie i ozonowanie instalacji dokonujemy gratis. Zakład serwisuje i napełnia klimatyzację w autach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Warsztat zajmuje się też mechaniką samochodową, elektryką, praniem tapicerki, wymianą opon. Znajdziesz nas przy Obozowej 2. Zadzwoń i umów się na wizytę 577 306 101. Agnieszka Walczak, dzień dobry. Jest wtorek, zapraszam na magazyn miejski. Zaczniemy go skrótem najważniejszych informacji. Zajmują miejsce i straszą, ale być może niebawem znikną z krajobrazu miasta. Zaczyna się walka z wrakami. Jest to problem w mieście Kaliszu. Mamy nadzieję, że podjęcie działań tutaj, szczególnie przez Straż Miejską, pozwoli na oczyszczenie miasta z tego rodzaju pojazdów. Znaleźli wspólny mianownik, zajrzymy do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Tutaj należy te emocje wyciszyć. Przede wszystkim najważniejsze jest dobro zwierząt. Nie ma problemu, żeby przyjść zapytać się o psa. Brał pieniądze, ale towaru nie wysyłał. Oszukał kilkadziesiąt osób. Z tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu. Zapraszam na szczegóły. Dość pobłażania właścicielom porzuconych, zdezelowanych aut. Wraki nie dość, że szpecą krajobraz, to jeszcze zajmują miejsca parkingowe. Nowe przepisy pozwolą na sprawne pozbywanie się takich pojazdów. Przebite opony, spora rdza i wrośnięcie się w parking, dosłownie i w przenośni. Szacuje się, że w Kaliszu jest około 100 porzuconych starych samochodów. Wiele z nich nie ma tablic rejestracyjnych. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub taki, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza. Najpierw trzeba jednak ustalić posiadacza takiego auta i poinformować go o obowiązku usunięcia. Każdemu zgłoszeniu musimy się przyjrzeć, nawiązać kontakt z właścicielem pojazdu, jeżeli uda się go ustalić, i wtedy dopiero będziemy podejmować decyzję, czy taki pojazd zakwalifikować do scholowania i czy w ogóle można go scholować. Miasto podpisało umowę z wykonawcą, który będzie odpowiedzialny za odholowanie porzuconych samochodów. Niestety dany właściciel pojazdu musi się liczyć z tym, że to będą dosyć wysokie opłaty. Jeśli pojazd zostanie scholowany, mówię o samochodzie osobowym, to jest 350 zł za samo scholowanie. Niech to auto postoi kilka dni, na przykład miesiąc, 30 razy 10 to jest 300 zł, tak? Także no, to są niemałe pieniądze, a też to niesie za sobą pewne nieprzyjemności. Stąd apel miasta do osób, które porzuciły zdezelowane auta na naszym terenie, by odpowiedzialnie podejść do sprawy i samemu usunąć pojazd, inaczej zrobią to służby miejskie. Taka prośba i apel. Jeżeli któryś z mieszkańców posiada taki pojazd, to też prosimy, żeby go zabrać, ewentualnie naprawić,
zarejestrować, ubezpieczyć, żeby w świetle przepisów nie był to pojazd porzucony. Przepisy dotyczące dróg publicznych, stref zamieszkania oraz stref ruchu w przypadku, gdy pojazd zaparkowany jest poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, sytuacja jest bardziej skomplikowana, a Straż Miejska może interweniować jedynie w sytuacji, gdy pojazd stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Sobotnie dość chłodne południe, ale miłośnikom czworonogów, szczególnie tych bezdomnych, żadna aura nie straszna. Dlatego bez względu na pogodę swój wolny czas spędzają w schronisku przy Warszawskiej. I choć czas mija, to moda na sobotnie spacery z mieszkającymi tam psami nie przemija. W każdym bądź razie wśród niektórych zapoczątkowana latem akcja trwa i przynosi obopólne korzyści. Zwierzaki mają zapewnioną dawkę ruchu, a wolontariusze wiedzę, bo zanim wyjdą na spacer z podopiecznymi, muszą przejść szkolenie z behawiorystą. Kiedy już wiedzą, jak postępować z psami, dostają smycz i charakterystyczną niebieską chustkę dla czworonoga. W ostatnią sobotę na spacer wyprowadzono około 50 psów. Tłumów sprzed kilku miesięcy nie było, zabrakło m.in. samorządowców, którzy kiedy akcja ruszyła z upodobaniem w mediach społecznościowych, pokazywali, jak bardzo angażują się w sprawę schroniska. Placówka była jednym z ważniejszych tematów kampanii wyborczej. Głosy oddane, więc na Warszawską zaglądają najbardziej wytrwali, czyli kaliszanie, którym na dobro psów zależy bez względu na popularność, jaką dzięki temu zyskują. A ten spokój sprzyja pracy nad porozumieniem na linii schronisko-wolontariuszy. Tu nie ma konfliktu, to jest pełna współpraca. Tu nie ma problemu, żeby przyjść, zapytać się o psa, o zdrowie psa, o uzyskać jakąkolwiek informację. Nie ma czegoś takiego. Jest pełna współpraca, pełne zrozumienie, transparentność. Ja jestem bardzo zadowolona. Uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie, jest świetna atmosfera, jest możliwość rozmów, możliwość wyjaśniania swoich wątpliwości w jedną, w drugą stronę, jest komunikacja, to uważam, że to jest absolutnie najistotniejsze w takim miejscu jak to. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale daje nadzieję. Nieporozumienia między poprzednim szefem placówki a osobami, które chciały wolny czas poświęcać na pracy w schronisku, długo nie znajdowały rozwiązania. Zadaniami nowego była kontynuacja akcji, które sprawdziły się w przeszłości, ale też przywrócenie wolontariatu i wspólna praca dla zwierząt, które straciły dom. Myślę, że te konflikty, które tutaj miały miejsce, jak najbardziej uległy załagodzeniu. Na ten moment działamy wspólnie przede wszystkim, żeby zwiększyć ilość zwierząt adoptowanych, wydawanych zwierzętom. No i na tym etapie byłoby to niemożliwe bez gładkiej, wspólnej, spójnej współpracy z wolontariatem. Ja jestem zadowolony. Przede wszystkim ilość stron facebookowych, które prowadzą wolontariusze, zdecydowanie pozwala nam na zwiększenie ilości adoptowanych zwierząt. Placówka uruchamia kolejne grupy wolontariackie, a zapoczątkowane latem spacery kontynuuje tradycyjnie w soboty o 13:00. Przyjść może każdy, kto ma ochotę na spacer w towarzystwie czworonoga. Sprzedawał rzeczy, których nie miał i w ten sposób zarabiał na życie. Oszukał minimum 30 osób, w tym mieszkańców południowej Wielkopolski. Dzięki nim internetowego tropu, a taki zawsze zostaje, zaczęli szukać policjanci ze specjalnego wydziału cyber działającego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I znaleźli niespełna 30-letniego mężczyznę, któremu za oszustwa grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wśród 30 oszukanych troje to mieszkańcy naszego regionu i to dzięki nim oszustwa 30-latka z południa Polski wyszły na jaw. Mężczyzna na portalach aukcyjnych wystawiał ogłoszenie o sprzedaży mebli i opon. Pobierał pieniądze, a towaru nie wysyłał. Za pośrednictwem portalu OLX oraz sprzedajemy.pl oszukiwał ludzi, zajmował się sprzedażą mebli, czy też opon samochodowych. Wystawiał na aukcję takie przedmioty. Ludzie wpłacali mu pieniądze na rachunki, po czym tych towarów nie wysyłał, ale sprawca już jakby wyspecjalizował się, stąd też zarzucam mu, że z tego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, co wiąże się z możliwością orzeczenia surowszej kary za takie przestępstwa. Wykorzystywał rachunki bankowe innych osób, w tym takich, gdzie zakładanych na tak zwanych słupów. Kupował w internecie zarejestrowane karty telefoniczne i za pośrednictwem internetu takiego telefonicznego logował się na te portale, tak aby utrudnić wykrycie
swojej działalności. Dlatego do sprawy prokuratorzy zaangażowali policjantów ze specjalnego wydziału cyber działającego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Specjaliści od przestępstw popełnianych w sieci namierzyli sprawcę. Teraz poszukiwane są kolejne osoby, które liczyły na nowe meble i opony, a zostały okradzione za pomocą sieci. Sam 30-latek jak na razie nikogo więcej nie oszuka, bo przebywa w więzieniu, gdzie odbywa karę za inne przestępstwo. Ponieważ z oszukiwania ludzi uczynił sobie stałe źródło dochodu, prokuratura zaostrzyła zarzuty, a kara będzie wyższa o połowę i wyniesie nawet 8 lat pozbawienia wolności. Obiekt hotelowo-usługowy przy ulicy Chopina w Kaliszu już z oficjalnym logo Kalisia One i Hampton by Hilton. Instalacja obu znaków graficznych była skomplikowanym przedsięwzięciem. Elementy są ciężkie, a trzeba je było zamocować z zegarmistrzowską precyzją. Cały szyld Kalisia One montowany był z dwóch elementów. Łącznie napis waży około 1,5 tony i wysoki jest na 4,5 metra. Nazwa główna całego obiektu zawisła na zabytkowej pofabrycznej części budynku od strony ulicy Chopina, a napis Hampton zamontowano na drugiej modernistycznej części budynku, w której będzie hotel. Kalisia One to pierwszy obiekt w Kaliszu, który jest rewitalizowany i rozbudowywany, zyskując nowe funkcje w najwyższym rynkowym standardzie. W budynku powstaje m.in. hotel Hampton by Hilton, który zajmie około 3000 m2 powierzchni i będzie dysponował salami konferencyjnymi, centrum fitness, spa oraz basenem. Pierwszy segment obiektu ma być oddany do użytku jeszcze w tym roku. Pieczenie pizzy, nauka jazdy dla dzieci, majsterkowanie, nauka gry na perkusji, techniki samoobrony, udzielanie pierwszej pomocy, a nawet oglądanie gwiazd w planetarium. W takiej edukacyjnej atmosferze odbyły się w sobotę pierwsze kaliskie warsztaty mocy organizowane przez Szkołę Jagiellończyk. A jakie moce odkryli w sobie uczestnicy, sprawdzała Karolina Bazan. Byli duzi i mali i każdy znalazł coś dla siebie. Wśród dzieci największą popularnością cieszyła się nauka jazdy samochodem z instruktorem. Sporo zabawy było w czasie pokazów połączonych z warsztatami. Co ci się najbardziej podobało? Chyba sadzenie kwiatków. Jakie kwiatki sadziłaś? Nie mam pojęcia. Hiacynty chyba to były, no, chyba tak. A co jeszcze tutaj robiłaś dzisiaj? Brałam udział w konkursie autek na pilota. Niestety przegraliśmy, no ale jeszcze robiłam pizzę i grałam w golfa. A jeździłaś już samochodem? No nie, bardzo długie są zapisy. Ale miejmy nadzieję, że pojedziesz, tak? Że będziesz miała szansę sama poprowadzić samochód? No mam nadzieję. A powiedz mi, Maju, jaka jest twoja supermoc? Bo to są kaliskie warsztaty mocy, dlatego ja zadaję takie pytanie. Pompowanie balonów. Bardzo mi się podobało planetarium, bo tam można było się przyjrzeć planetami. A jakieś jeszcze ulubione rzeczy? Pieczenie pizzy na przykład, brałaś udział w tym? Tak, brałam udział w pieczeniu pizzy i bardzo mi się podoba, że można wybrać, ile rzeczy chce się na pizzy. A powiedz mi, Dominika, jaka jest twoja supermoc? Moja supermoc to jest pocieszanie ludzi. Bo jak ktoś jest smutny, to zawsze się pytamy, co im jest. Równie dobrze bawili się dorośli. Dla tych przygotowano m.in. bingo. Swoją moc mogli sprawdzić w znanych sobie dyscyplinach i eksperymentując w zupełnie nowych i nieznanych. Jest naprawdę fajnie. Dużo dla dzieci mniejszych, większych. Były wyścigi samochodowe, w którym wnuczek brał udział. No i inne oczywiście dzieci, ale było bardzo wesoło. Jest dużo fajnych, atrakcyjnych zajęć dla dzieci, zarówno dla maluchów, jak i dla nieco starszych. Myślę, że taka impreza jak najbardziej, jak najczęściej powinny tego typu akcje dziać się w naszym mieście. Brakuje tego i myślę, że ta szkoła naprawdę zachęca, takie akcje zachęcają do tego, aby uczniowie kształcili się, tutaj przychodzili i no i brali udział w tych zajęciach, bo naprawdę jest atrakcyjnie i ciekawie. Warsztaty mocy to pomysł Szkoły Podstawowej Jagiellończyk, której nauczyciele i uczniowie chcieli pokazać, że każdy z nas ma w sobie potencjał. Wystarczy zastanowić się, co nas interesuje lub zwyczajnie otworzyć się na nowe i nieznane. A takich osób było całkiem sporo, dlatego będzie kontynuacja. Ogromna energia i naprawdę widać, że warto robić coś dla lokalnej społeczności. A każdy, kto dał porwać się odkrywaniu własnego potencjału, mógł liczyć nie tylko na nową wiedzę i niezłą zabawę, ale też nagrody. Kolejne warsztaty już wkrótce. Do tego czasu niech moc będzie z Wami.
A na koniec zachęcamy, by zajrzeć do internetu. Tam znajdziecie informacje o kolejnej akcji Smog, ale tym razem na celowniku nie piece, a samochody i ich stan techniczny, o czym przeczytacie na stronie faktykaliskie.pl. A kolejne wydanie magazynu miejskiego w środę o 17.15. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Będzie wiać, a na niebie dominować będą chmury. Termometry pokażą 8 stopni. Ciśnienie zaczyna rosnąć i wyniesie 987 hektopaskali. Noc także pochmurna, zaledwie 3 stopnie powyżej zera. W środę początkowo pochmurno, ale przed południem zacznie się przejaśniać. I taka pogoda utrzyma się do wieczora. Wiatr zacznie słabnąć. Termometry pokażą 9 stopni. Na barometrach 996 hektopaskali.